czy tam kilka dni będzie kolejne przeskopiane, no to wiadomo. Yeah.
z punktów niezgody z Komisją Europejską. Swoje wystąpienie będzie miał Belk, minister spraw zagranicznych Didier Reinders, który należy do jednych z większych krytyków obok holenderskiego ministra za reformę sądownictwa, więc raczej można spodziewać się w tym konkretnym dniu jeszcze na wystąpienie kołajanki polskich ambasadorów. Czy to dobry wybór, taki prelegent? Tak, trudno mi jest komentować to, odnosić się w tym razie jeszcze wartościować to. Potwierdzam, że rzeczywiście widziałem taki dokument, czy widziałem taki artykuł, przepraszam, na stronie na portalu RMF-u. Wiem również, że prasa belgijska już to dostrzegła, bodajże Le Soir również pisze na ten temat, nawet chyba cytuje ministra Reindersa, który szykuje się na tą wizytę, który zapowiada, że rzeczywiście w trzeciej listy będzie wypominał Polsce. No jest to kłopotliwa sytuacja, ale to raczej będzie musiał minister Czaputowicz tego wywrzeć, chyba jak powiedziałem, niezręcznie coś szerzej na ten temat komentować. Bardzo dziękuję. Minister Witold Waszczykowski, były szef polskiej dyplomacji, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie ministrze. Dziękuję, panem Bosz. Panie Na internecie liczba kliknięć, to jest najważniejsze, prawda? I to się wszystko tak nieprawdopodobnie skomercjalizuje.
naszą współczesność, czyli ciało, no, sport, kultura i kościół, i duch, prawda? To jeżeli to wszystko jest w człowieku jak gdyby skumulowane, połączone, to się składa wtedy na człowieka kompletnego i to jest jak gdyby największa wartość dla mnie. No dobra, dlatego nasi piłkarze no, mieli raczej wszystko zapewnione, o czym dzisiaj jeszcze co potwierdzał trener Nawałka, mówiąc o znakomitych warunkach, że się Sochi i że klimat dobry, i że no wszystko było dobrze. Tylko no, widzieliśmy to, co widzieliśmy w tych dwóch meczach. Obawiam się tego trzeciego, co zobaczymy w czwartek, bo Japonia miała być takim chłopcem do bicia w grupie, a okazuje się, że my jesteśmy chłopcem do bicia. Jako pierwsza drużyna europejska w zasadzie odpadamy z mundialu. No, jesteśmy tylko dla wszystkich. I to takim stylu też powiedziałbym mało ciekawym. Tak, no Japonia dla mnie jest największym takim zaskoczeniem na plus. Tych mistrzostw oglądałem obydwa ich mecze. I przyznam szczerze, że no, ten pierwszy mecz troszkę im nie wyszedł, ale w drugim meczu zagrali kapitalnie i bardzo mi było żal Japończyków, że oni ten mecz z Senegalem tylko zainstalowali, bo oni powinni ten mecz wygrać. Tam już szczęścia zabrakło. No, w sporcie troszkę szczęścia czasem trzeba mieć, jeżeli piłka uderza poprzeczkę, a mogłaby tam 2 cm polecieć niżej 3 cm. No to wtedy byłby gol, nie byłoby 2-2, tylko byłoby 3-2 dla Japonii. No, ale to można tak sobie grywać, prawda? W wielu sportach można grywać. Ale widać było poprzez na boisku, widać było to zaangażowanie i to wyszkolenie. Natomiast w naszej drużynie tego nie było. I ja, tak jak powiedziałem na skąpie, została polska drużyna zdecydowanie przeceniona. Ona, ci piłkarze na rynku poza Lewandowskim, może bramkarzami, nie są Glikiem, oczywiście, który niestety w tym pierwszym meczu ani w drugim przyszedł do rozwoju, że to spotkanie dopiero nie zagrał. Być może gdyby ten Glik był na środku obrony, to być może mecz z Senegalem nie byłby przegrany, wtedy też byłaby troszeczkę inna. Ale Kolumbia w tych strachach była faworytem, ja tym czytaniu wspominałem. Wprawdzie my byliśmy w tym rankingu, nie wyjadę sobie rankingu na 8 miejscu, na podstawie meczu ze słabymi reprezentacjami, taką co zdobywaliśmy. Jak dobrze pamiętam, to przed mistrzostwami Kolumbia 17, dość wysoko, ale już Senegal 10, a Japonia 60 pierwsza dopiero. Więc to niby przepaść w rankingu między tymi nawet 3 zespołami Japonią. Tymczasem okazuje się, że Japonia świetnie została przygotowana do tych mistrzostw, a nasza reprezentacja to nie jest kwestia tylko jednego przygotowania, to jest kwestia w ogóle ich gry, ich umiejętności, ich postawy. Oni po prostu lepiej tych nie potrafią, tak myślę. Ja nie sądzę, żeby w Chińczu coś robili celowo nie tak. Po prostu zwyczajnie takie mają umiejętności. Tyle potrafią i więcej nie potrafią. Natomiast myśmy niepotrzebnie ten balon nadmuchali. A co teraz dalej z naszą drużyną narodową, no i z Adamem Nawałką? Tak, ja myślę, co z Nawałką nie jest sprawa, to jest Japońka i tutaj oni muszą się między sobą, zresztą oni są przyjaciółmi, grali jednej reprezentacji Polski na początku 80 lat, świetnie się znają. I to jest kwestia dogadania się między Polskim Związkiem Piłki Nożnej, wszystkim prezesem Zbigniewem Gońkiem i Adamem Nawałką, co daje. Ja nie wiem, czy po tych mistrzostwach świata Adam Nawałka będzie miał na tyle siły, jak gdyby wewnętrznej motywacji, żeby dalej tę reprezentację prowadzić. Czy nie potrzeba może sprowadzić jakiegoś dobrego trenera z zagranicy, a naprawdę dobrego. Nie takiego jak tam Legia, czy innego wyprowadzają, którzy potem po 3 miesiącach odchodzią. Chociaż często Sosa, bardzo dobrego trenera rosyjskiego, pozbyli się tak, mówię o Legii Warszawskiej, no nigdy najlepszym polskim klubie, pozbyli się troszkę za szybko. Często Sosa doprowadził reprezentację Rosji na razie w tych dwóch meczach do takich wyników, jakie widzieliśmy. Być może powinien jakiś trener z zagranicy przyjechać i trzeba tę reprezentację generalnie przemeblować. Mamy, ja wspominałem o tych graczach mistrzostwami na antenie Radia Maria, że mamy wielu talentowanych młodych piłkarzy. Niezależnie od tego, że to szkolenie dzieci i młodzieży trzeba bardzo szeroko rozszerzyć, bardzo, to mamy wielu talentowanych piłkarzy, którzy na tym mistrzostwie się nie załapali, mówiąc brzydko, chociaż byli tam na tych zgrupowaniach w Armamowie, prawda? Mamy tych Szymańskich, Żurkowskich, no jeszcze kilku innych piłkarzy można wymienić. Można było, no, oczywiście chodziło o sukces jakiś i ten sukces wydawał się jakoś tam w miarę realny. Sukcesem miało być wyjście z grupy, no wyjście z grupy już wiele podgrupaczek, nie będzie nawet trzeba do trzeciego meczu czekać. No to taki blamasz jednak, żeby nie być kompromitacją tej reprezentacji. Nie padałby jakiś czarny bardzo i to taki jakiś też mentorski ton, tylko zwyczajnie trzeba zabrać się do roboty, jeżeli po kolejnych mistrzostwach nie będziemy musieli powtarzać tego samego, co było w 2002 roku. Mówi się mecz o honor. No jaki mecz o honor? No mecz, pewnie teraz Nawałka wystawi troszkę taką bardziej rezerwową drużynę na ten mecz z Japonią. Japonia walczy o coś wielkiego, bo Japonia walczy o awans do drugiej rundy, czego nikt się nie spodziewał. No to jest znacznie ważniejsze od awansu do drugiej rundy. Jeżeli tak to piłkarze potraktują, to tak, no tak było w Korei, kiedy przegrali mecze najpierw z Koreą Południową, gdzie tak czuli się strasznie pewni, potem z Portugalią bardzo pewnie i wysoko przegrali. No i na koniec zostawali zatoczonymi, wygrali 2-0, jak dobrze pamiętam, 7 mecz o honor. No potem w 2006 roku już mecz o honor praktycznie nie było. Też odpadliśmy po pierwszej rundzie. No teraz po 12 latach piłkarze znowu zagrali na mistrzostwa świata, takim efektem to wszyscy doskonale wiemy. Na pewno wymaga to bardzo gruntownej przygotowy sama reprezentacja i bardzo gruntownej pracy, jeśli chodzi o w ogóle ustawienie nawet ligi piłkarskiej. Ja to często mówię i też, że nie może być tak moim zdaniem, że w naszej lidze piłkarskiej dominują jakieś słabe uszy, jakieś takie, mówiąc brzydko, odrzuty z tych lig zachodnich, prawda? Bo bywały takie mecze, że w naszych drużynach ligowych na boisku na 11 zawodników 7 czy 8 czy 9 nawet to byli zagraniczni piłkarze, którzy zresztą, jeżeli coś zaprezentują lepszego na naszych boiskach, to natychmiast wyjeżdżają do takich lidzie, to w tych lidzie dzisiaj więcej płaci, gdzie też znowu nie ma jakiegoś, czy to Turcji, czy bardzo wielu, czy do Grecji, czy do jakichś lig, w każdym razie nie zawsze jest to Bundesliga, liga angielska, czy już hiszpańska. Bardziej trzeba, nie wiem na ile to jest możliwe, w sensie takim prawnym, ale bardziej trzeba wymagać od drużyn, żeby wszyscy piłkarze jak najszerzej grali w tych klubach ligowych. Bo jeżeli nie będą grali, no to nie będziemy mieli, ja znowu się powołam na tę historię 70 lat, były silne kluby, Górnik Zabrze, Legia Warszawa, były w tym czasie jednym z najmocniejszych klubów w Europie. To była absolutna europejska czołówka, której obecne kluby mogą tylko marzyć. I stąd się wzięła również, a byli też piłkarze, w kilku innych klubach bardzo mocni stali, jeden z Zagłębia Sosnowiec, jeszcze paru innych klubów niż Szczecin. I to się złożyło na bardzo silną reprezentację, która osiągała takie sukcesy. Dzisiaj kluby no nie wyprowadzają jakąś pracę z młodzieżą, ale ta praca jakby najwięcej efektów nie daje, w każdym razie nie przekłada się to na w efekcie na naszą reprezentację. Dobra informacja jest zapewne taka, że jak się nie zakwalifikujemy na przyszły mundial, to w 2026 roku już 48 drużyn, a nie 32 jak do tej pory, więc trzeba by się naprawdę postarać, chociaż wyobrażam sobie, że jesteśmy w stanie to zrobić, żeby się nie zakwalifikować na mundial w 2026 roku. No to ja będę się tylko martwił, żebym dożył tego. Ale jakaś drużyna narodowa ufamy, że będzie wtedy. No jeżeli teraz zajmiemy się taką generalnie pracą od podstaw, bardzo mocno, konkretną, to wtedy możemy o tym myśleć. Nie typujemy wynika tego meczu. Nie typujemy już, może panie redaktorze, wyniku czwartkowego, bo szkoda. Dziękuję serdecznie, redaktor Krzysztof Wraz, Wuta Płaci, zaraz na tym podium, z panem Jerzego. Komentator sportowy, oczywiście, o, dzisiaj wszyscy jesteśmy komentatorami sportowymi, to też nasza taka narodowa cecha, no, ale to w końcu też nasza narodowa drużyna. Thank you.
z Solidarność Rolników Indywidualnych, szczerze Państwa na to, że czyli zgodnie z pozdrawiam. Patrzymy i na pogodę, i na pola, i na ewentualne zbiory, no i martwimy się o to wszystko, szczególnie także rolnicy, ale jak martwi się rolnik, to martwi się i mieszkaniec miasta, panie senatorze, i jakie będą tegoroczne śniwa? Powiem tak, no ja mieszkam na Domyślizie, tu się u nas znacznie poprawiło, popadało, tu na południe, na Podkarpaciu byłem też ładnie, dolało troszkę, nawet ludziom bogato, niektórzy nie chcą bogato, ale na pewno to jest tak, że nie wszystko da się nadrobić, to co stracone, to już się nie wróci, bo okres, kiedy się zboży kwitnie, kiedy się kosi, kiedy więcej wilgoci potrzeba, no niestety wtedy tego też tu nie było i straty są dość duże, znaczące, teraz jest tylko kwestia odpowiednich działań w tym kierunku, żeby pomóc tym rolnikom. Oczywiście rząd zapowiedział, nowy minister rolnictwa też już podjął działania, premier też powiedział, że nie będzie zostawiony żaden rolnik, któremu poniósł straty i że będzie starać się w jakiś sposób tutaj kompensować. No i w tej chwili czekamy, można powiedzieć, na to, żeby te gminne komisje wszystkie, które wspólnie tą swoje wodą podejmą ocenę, bo ocena musi być indywidualna do każdego gospodarstwa. To już jest co roku robione, można powiedzieć, do tej pewki, no już nie jeden rok, no albo na pewno odpady zeszły rok, właśnie roku susza i czy przymrozki, czy wiadobicia, czy inne. W związku z tym te wszystkie rzeczy są rolnikom znane, samorządom znane, więc trzeba po prostu, żeby teraz to wykonać, zrobić, ocenić w zależności od ilości wyceny. Bo tam potrzeba minimum 30%, żeby była wycena, to będą przysługiwać pewne uprawnienia. Gdyby byłaby strata 70%, to jeszcze inne uprawnienia przysługują. No i jest kwestia wyceny. I oczywiście państwo oczekuje też zebrania bilansu, jakie to są straty, ile to wynosi, żeby odpowiednią kwotę wyasygnować, jak i również uzyskać wsparcie z Komisji Unii Europejskiej, jeżeli to jest skala duża i te warunki, które nakłada na tzw. Fundusz Solidarnościowy Unii Europejskiej, którego można skorzystać też. No ale no, wszystko musi być zobiektywizowane, policzone i dopiero wtedy możemy powiedzieć, że jakieś rekompensaty, jakieś rzeczy, które czy to pomocy, co zawsze była ta podstawowa, czyli pomoc urzędu gminy, wszystkich instytucji rolniczych, które jak Krusniak, to mają dzierżawcy, czyli agencja, czy jest to Krajowy Ośrodek Wsparcia. No wiele tych instytucji, które może na bieżąco pomagać, agencja restrukturyzacji, modernizacji rolnictwa, które może udzielać kredytów nieoprocentowanych, tutaj nisko się kłaniamy też na tych, którzy mają możliwość, no ale co do finansów, innego wsparcia wymaga decyzji rządowej czy Komisji Europejskiej. Panie senatorze, gdy patrzymy na te dane, które podało Ministerstwo Rolnictwa, to zauważamy dużą dysproporcję, bo suszą objętych jest około 90% gruntów gmin w Polsce, a niespełna 10% samorządów wnioskowało do wojewodów, czyli zgodnie z procedurą o powołanie komisji szacujących straty. No wiemy, że to jest zadanie samorządów. Skąd ta dysproporcja? 9:1? Ja myślę, że rolnicy jakoś też sami nie napierali na to, bo przecież to zależy dużo od rolników. I tutaj niektórzy uważają, no przyjdzie deszcz, poprawi się, może to się wyrówna, no śmieszne, bardzo trudne słowa. Ja powiem, tutaj patrzę na buraki cukrowe, które u nas są, no to miejscami tak poschodziło, miejscami nie schodziło, teraz te buraki zeszły, teraz się wyrównało. No rolnicy sami nie wiedzą, co zrobić w tym momencie, czy to będzie strata, czy ktoś uzna, czy nie uzna. No jednak po tych deszczach te buraki się różnią się jakością, te małe dopiero zaczynają, na pewno prąd nie będzie, ale może strat nie będzie więcej niż 30%, w związku z tym może nawet ci rolnicy mają, no albo wyrówna, czasami się uda, czasami się nie uda. I może nie wszyscy tak jak to jest, żądają natychmiast rekompensat i tak dopiero jak to chodzi do zbiorów, to wtedy widzi, wtedy mówią, no i tak straty. I podejrzewam, że większość rolników jakoś cierpliwie czekało na tutaj inicjatywy, może samorządów, może też nie zgłaszali takich uwag. Ale my jako organizacja Związek Zawodowy Rolników i Solidarność zgłosiliśmy do rządu, żeby rząd intensywnie podjął działania i stąd w tej chwili i rolnicy i inni, no namawiamy do tego, żeby już teraz wyjść, bo za chwilę przyjdzie zimna, bo jest tak podpalone zboże, że będą przyspieszone zbija, że takowe za chwilę będą, można powiedzieć, bo już widać, nie tylko patrzeć jak, że takowe żniwa się zaczną i jęczmień i oliwy już też prawie. W związku z tym no, natychmiast trzeba podjąć działania, żeby liczyć, bo jak się skosi, no to niestety już nie ma jak to ocenić tego, w związku z tym trzeba przed skoszeniem, trzeba przed zbiorami to ocenę zrobić, stąd nasz apel w Związku Rolniczej Solidarności do władz, żeby jak najszybciej pomóc tym rolnikom wycenić te straty, żeby rolnicy mogli skorzystać. No niektórych gminach nie ma takich dużych strat. Ja powiem tak, że bardzo dużo zdecydowanie samych gminach nieraz. W jednej wiosce jest, były opady, w drugiej wiosce nie ma opadów, to też trochę przechodzimy burzę. W związku z tym zróżnicowanie nawet danych gminy jest nieraz. Ale czy to znaczy, że te procedury, które obowiązują w sytuacjach, no, z którymi co roku musimy się liczyć, bo no, to jest wszystko pod chmurą, a ona bywa kapryśna. W związku z tym, czy żadne specjalne procedury, jakieś uproszczone procedury w tym czasie nie są potrzebne? Tak rozumiem, dlatego no, one są już wyupraszczane, no, wielokrotnie poprawiane, także tych działań jest dość dużo. Tylko chcę powiedzieć jedno, że te proste, te 30% to strat, one się nie kwalifikują i one nie dają żadnego efektu, dopiero powyżej 30% strat. W związku z tym trzeba wycenić, jeśli chodzi o procedury unijne, które mówią, że trzeba mieć straty, które są liczone nie tylko w jednym roku, nie tylko w danej chwili na rale, tylko do całego gospodarstwa. Całe gospodarstwo straciło nie w jednym roku, tylko jeszcze przez 3 lata. W związku z tym ta średnia musi być bardzo zniszczona i dużo, żeby uzyskać tą średnię powyżej 30% w 3 lat. W związku z tym unijne procedury są jeszcze trudniejsze od polskich procedur. W związku z tym no, tam jest naprawdę bardzo trudno uzyskać możliwość wsparcia w Unii Europejskiej. A czy na tym etapie strat, które mamy, czy ceny żywności pójdą w górę? Powiem, że nie bardzo to widzę. Z jakiego powodu? Dlatego, że rynek w tej chwili jest globalny. Rynek światowy, dzisiaj widzimy, że nam ustalają ceny na zboża, na rzepak i tak można po kolei wymieniać. Jak kształtują się giełdy, czy to w Chicago, czy to powiedzmy w Paryżu, czy gdzie indziej. I jak te ceny się kształtują, tak one są i import zaczyna decydować o tym, czy eksport. I w związku z tym ceny są kiedyś, lokalnie to było widać. Lokalnie można było zobaczyć, aha, będzie susza, no to wiadomo, że będzie mniej zbioru, w związku cena będzie wyższa. W tej chwili proszę zwrócić uwagę, że cena na zboże, mimo że takie zapowiedzi, wcale nie rośnie w górę. Wręcz niektórzy twierdzą, że się sprowadzą z Ukrainy. Już zapowiedzi są niektóre, a my tu mamy na Ukrainie, my się sprowadzimy z Ukrainy. My nie musimy się martwić, będziemy mieli tyle zboża, będziemy chcieli jeszcze tańszy niż polscy rolnicy. No jest taka mentalność podmiotów skupowych, która już straszy rolników i mówi, że się sprowadzi z zewnątrz. Nie ma szans na zwyżkę takiej ceny, która by zrekompensowała rolnikowi straty poniesione ze skutku susz. Jeszcze pytanie o ASF, bo zakryto nowe ognisko na Warmii i Mazurach, zbytnie pieniężno konkretnie. Panie senatorze, jak ten problem dalej będzie przebiegać? Bo tych ognisk jest coraz więcej, stwierdzono ich 133 na terenie Polski, 30 w tym roku. No jest to wyzwanie dla nas najpoważniejsze. Nie ukrywam, że ten problem będzie długotrwał, bo tej choroby niełatwo jest zniszczyć. Chcę przypomnieć, że Hiszpania się 30 lat borykała z tym problemem. Wykępiła prawie całe gospodarstwo i od nowa odtwarzali dopiero. Więc zagrożenie jest bardzo poważne i wyzwania są w tej chwili bardzo duże dla nas. Stąd rząd podjął przecież już dawno w tym roku informację, a zalecenia, obowiązek wprowadzenia bioartykulacji na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie tylko w strefach, czy to niebieskiej, czerwonej,
do środowiska w samym sobie. Ale to jest tak trudne i tak niemożliwe. Czasami mamy duże rolniki, wszystko wypełniają plika. A czasami jest tak, że rolnik nie wie, jest, bo to przecież przenosi przewagi. Albo też osoby, które no, mają kontakt z wirusem i potrafią przenieść tą chorobę nawet na 120 km. Przecież w Czechach nie było dzików, a u dzików się pojawiła choroba. Jeśli mamy w pozostałych krajach już te sygnały, że się pojawia, no to taka Europa jest zagrożona rzeczywiście przez inwazję tutaj, no tak złośliwej choroby, która jest u dzików. To jest choroba dzików, a przenosi się do człowieka, gdy nie chorują na to bydło, ta choroba nie szkodzi człowiekowi. No ale względy bezpieczeństwa, które mówimy, no mówią o tym, że jednak trzeba walczyć z chorobą ASF. Bardzo dziękuję pan senatorze Chruszczykowski. Przyznam szczerze, że ten głos mimo wszystko brzmi uspokajająco. Wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych był naszym gościem. Dziękuję panie przewodniczący, panie senatorze. Z panem Bogiem. Wysłuchaliśmy powtórzenia wczorajszych aktualności dnia w Radiu Maryja. Godzina 5. Słuchają państwo Radio Maryja. Przed nami solidarny cyklu Myśląc Ojczyzna. Mówi pan profesor Krzysztof Bilecki. Dobry wieczór państwu. Musimy zaakceptować przemijanie i śmiertelność. Może to nie jest taki bardzo radosny temat, ale moim obowiązkiem jako lekarza jest o tym też powiedzieć. Nie wszystko, nie wszystkie choroby udaje nam się wyleczyć. W związku z tym jest pewna dziedzina medycyny, służby zdrowia, która się nazywa opieką paliatywną. Wtedy, kiedy nie ma możliwości wyleczenia z choroby, ale mamy szansę poprawić jakość życia, a jak długo, tego nie wiemy dokładnie. Pewnym elementem tej opieki paliatywnej, którą w ramach zintegrowanego szpitalnictwa związanej jest wprowadzonej od stycznia tego roku sieci szpitalnej, każdy szpital ma obowiązek zapewnić opiekę paliatywną swoich pacjentów, jest opieka hospicyjna. No to
Słuchaj Państwo, Radio Maria, katolickiego głosu w naszych domach. Zapraszamy teraz na godzinki uczciwie pokalani potępienia świętej Marii Panny.